solo. Patrzcie go jak gra. Między koncertami publiczność brała udział w konkursach. Jednym z zadań było zagrać Smoke on the Water. Zwycięzca wygrywał gitarę do roztrzaskania. Patrzcie się, możecie klaskać! Ubiegłorocznych laureatów eliminacji zespół Hope zapytaliśmy o najbliższe plany. Plany są takie, że będziemy nagrywać płytę, przygotowujemy teraz materiał, będziemy szukać studia, no i pomyślimy, co z tym dalej będzie. Nie mogę powiedzieć żadnego terminu, ponieważ go sam nie znam. Krzysiu też raczej nie zna, czy znasz? Znam. Zna, ale nadal nie możemy powiedzieć. Love me tender. Jest dobry! Go. Oh my darling. Następny, jedziemy. Dobra. Ojej, obiecamy. Raz, dwa. It's rock and roll. Pamiętajcie, że cały czas trwa głosowanie na Woodstockowego Złotego Bączka. Na liście kandydatów mamy poznaniaków. Jak i na kogo głosować? Wchodzicie na stronę Woodstocku, głosujecie na zespół Raz, głosujecie na nas, zagłosujcie też co któryś głos na Pawełem Ustę. Czy on będzie to widział? Oby nie. Będzie to widział. On tam pracuje. Trzymajcie się, na razie. Zespół Charlie Monroe istnieje od lutego 2011 roku. Grają energetyczny funk rock. Za sens istnienia zespołu uważają granie koncertów, dlatego jak dotąd udało im się ich zagrać ponad 60. Dotychczas dzielili scenę m.in. z Lux Torpedą, Łoną, Kim Nowak, Ragafają, Big Fat Mamą, Kumką Olik, Kubą The Zoo, Tede, Scambo Mambo, a niedługo wystąpią z The Brew oraz The Tubes. Po zagraniem na żywo udało im się wydać samodzielnie epkę, którą nagrali w studio u Roberta Friedricha. Zespół Charlie Monroe tworzą Martyna Szczepaniak, Andrzej Łacny, Dominik Szczepaniak i Maciek Parfianowicz. Siema, witajcie, jesteśmy Chemia z Warszawy, gramy rocka i gramy go trochę niedługo, bo tak naprawdę 2 lata temu pierwszy raz wystąpiliśmy na scenie. Teraz będziemy wydawać naszą drugą płytę i tą drugą płytę gramy na eliminacjach na Woodstock. Konkursu, właściwie do pierwszej wysyłki startowało prawie tam 800 kapel, z tego co pamiętam ponad 750. Znaleźć się w tej 30 załóżmy zespołów
bo jest wielki sukces. To jest olbrzymi sukces. Satysfakcja dla nas. To super, że można było wystąpić. A to, co widzieliśmy dzisiaj, chociażby ze względu na publiczność i na atmosferę tutaj, to jest koniec. To jest cudowna rzecz. Najważniejszym chyba osiągnięciem tego wszystkiego jest to, że mamy możliwość ze względu na zaproszenie z Kanady nagrywać te najnowsze nagrania w studiu Vancouver w Kanadzie, studio Briana Adamsa, więc to jest chyba największe wyróżnienie, jeśli chodzi o naszą muzykę, bo nie gramy tylko w Polsce, gramy również po angielsku, głównie po angielsku i gramy w Niemczech, gramy w Kanadzie właśnie. W tamtym roku zostaliśmy jednymi z laureatów Ursynaliów. Dzięki temu gramy trasę z Lux Torpedo już w tej chwili jako headliner i jesteśmy z tego bardzo dumni, że nas zaproszono do udziału w tej trasie Ursynalia The Tour. Zapraszamy za tydzień do Esculapa tutaj. No i zagraliśmy jeszcze kilka fajnych koncertów, supportów w sensie. Przed Guns N' Roses, przed Red Hot Chili Peppers, przed Paulem Rogersem na Legendach Rocka. Pierwszy raz byłem na Woodstocku w 95 roku. To jak zobaczyłem to z pozycji widza, dopiero wtedy pierwszy raz łapałem za gitarę, no to wtedy sobie wymarzyłem coś takiego, że kiedyś zagram sobie na tej scenie, mam nadzieję taką, bo to chyba jest wszystko, co można już w tym momencie chcieć tutaj, w naszym kraju. Jak zobaczyłem Guano Apes, to sobie pomyślałem, kurde, ale chciałbym tu być kiedyś i zagrać, że to jest niesamowite wrażenie. I od tej nie pory... do końca to akurat pomyślałeś, bo... Dobra, ale od tej pory... Jak gdzieś tam w moim sercu był ten Woodstock, na który dużo bardziej zwracałem uwagę, jak już tak mentalnie, tak? O, idą. No, to chłopcy. Tak, to Maciej Mąka, Krzysztof Jaworski. Więc pozdrawiam Państwa, Chemia z Lichenia. Dziękujemy serdecznie za uwagę, chyba że są jeszcze jakieś wszystko, pytania. Wszystko, co mówili koledzy, to nieprawda. Prawda! Do widzenia. Jesteśmy z zespołem Labirytm z Milicza. Nazwa powstała w jakimś pociągu PKP, kiedy jechaliśmy na jeden z takich przeglądów jak ten. Troszkę mniejszy. Gramy funk z hip-hopem, troszkę rock'n'rollem. Trochę rock'n'rolla, bo na dwie gitary. I do tego rapowany tekst. No i to jest nasz przepis, mam nadzieję, na sukces dzisiaj. Przede wszystkim na dobrą zabawę, bo my generalnie się tym bawimy i o to nam chodzi. Gramy od lat, właściwie już chyba z 10 praktycznie w tym składzie. Przed taką publiką jest troszkę stresu, ale ona, mam nadzieję, znaczy w moim przypadku była dopingująca, chłopaków też. Wszyscy wyszliśmy po koncercie z super nastrojem, dalej nas buzuje ta energia i mamy nadzieję, nawet jeżeli nie będzie jakichś tam super
satysfakcjonujący dla nas wynik, to satysfakcja po samym występie zostanie na pewno duża. Błędna rzecz dla ludzi, którzy generalnie mało grają koncertów, a jak już gramy, to w małych klubach, gdzie scena ma 2x2, się nie możemy pomieścić. Jeżeli na przykład dobyłaby szansa, żeby nas tam wpuścić, no to podejrzewam, że pewnie gdzieś tam się zagubimy, ale to jest to, o co też chodzi. Duże sceny no, na pewno dają satysfakcję. No to co, no, chcielibyśmy się z tym zmierzyć. Zagrać dla ludzi, no wiadomo. No jest to wyzwanie na pewno, no i marzenie trochę. No, Labirynt posiada trochę osiągnięć. No, największym do tej pory to było zajęcie drugiego miejsca na debiutach w Opolu. W 2007 roku. 2007. No wtedy był taki nasz czas. Mamy nadzieję, że tutaj będzie za chwilę nasz taki renesans i powrót do naszych topowych możliwości. Jesteśmy Gomor, jesteśmy z Poznania. Chodzi nam o wszystko. Chodzi nam o wszystko w zasadzie. Nasz kolega grał w armii i grał płytę Legenda, więc myślę, że twoje pytanie jest całkiem na miejscu. Kolega ślepy, perkusista. On widzi, to znaczy on jest głuchy tak naprawdę, ale widzi. A mówią na jego ślepy. Dzisiaj było zajebiście, publiczność po prostu oszalała, są super, bawiliśmy się naprawdę super z wami, szkoda, że tak krótko, no myślę, że może się uda coś więcej. Dopiero się rozkręcaliśmy, nie? Dopiero się rozkręcaliśmy, tak naprawdę. No. Wszystko się zgadza, wiara dobrze przyjmuje naszą muzyczkę, a my dajemy z siebie jak zwykle wszystko. Jak zwykle czystego rock'n'rolla. Oczywiście czystego rock'n'rolla 40%. 45%. Nagrywamy się, czy nie? Co? Cały czas? Aha, cały czas. No to dobrze. Oryginalnego składu został tylko jedyny członek zespołu Gomor, czyli Kompas. Wyszła płyta, prawda? Zwie się? Zwie się, płyta nasza zwie się Apocalyptic Rise. Zawiera? Zawiera 11 rock'n'rollowych utworów, które powalają. To prawda.
Mnie też powaliły niejednokrotnie na próbie. Mnie powalają co rusz. Co rusz, co parę rusz. Rock on. Dwa słowa, rock on. Jest, don. To jest nasza łania. Nadleciała nasza łania. Chodź, łania. Potrójne wykorzystanie. Pana. Humor to jest moje przeznaczenie. Dziękuję. Jakie pytanie było? No, mieliśmy najlepsze przyjęcie. Tak? Imprezkę. Tak to wyglądało. Tak, więc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli i nam kibicowali, i nam kibicują i chcą, żebyśmy się pokazali na tym wielkim festiwalu. Naprawdę bardzo trudno wybrać tą najlepszą. Wyniki tegorocznych eliminacji do przystanku Woodstock są następujące. Ofensywa, Chemia i Gomor w finale. Labirytm na małej scenie. Audiophiles w Akademii Sztuk Przepięknych. Przypominamy, że kolejne półfinały eliminacji odbędą się w Warszawie i Olsztynie kolejno 20 kwietnia i 11 maja. Finał imprezy 16 czerwca tradycyjnie w klubie Eter we Wrocławiu. Mamy